Dużo ludzi tu ze wsi przyjeżdża studiować w ogóle do Uniwersytetu Warszawskiego. No i dobrze, ale wiecie Państwo, teraz jak ktoś ma kamerę, ma telefon na abonament, to różne opcje wchodzą. Jak chce zrobić film, to zaraz kamera taka, 15 opcji, 58. A ja chcę po prostu pokazać bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie był Jan Paweł II, mieszkał tam po lewej szarytek. Tutaj otwieram tę bibliotekę po prawej, a tutaj tych opcji 15, 75 chodzi, żeby zarobić na kimś, bo już jak naciśniesz albo na taki czat, to oszuści tylko korzystają z tego, bo potem jak SMS ci wysyłają, to łaskę robią, a ty musisz 11-12 zł płacić. Pusta dzisiaj ta biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, pusta. Nieczynna, to znaczy tylko można zwiedzać o tyle, o ile na ulicy Dobrej, tak, nad Wisłą, zapraszam.